Ej dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z nowościami. Kilka Wam pokażę w takim trochę ala teście na żywo. I będą to kosmetyki ze sklepu Nutridom. I ja już od kilku tygodni w sumie testuję te kosmetyki, mam je sprawdzone. I właśnie dzisiaj w końcu przychodzę nagrać Wam film o nich. Światło mnie goni, więc będę się musiała streszczać. No ale niestety taka pora roku i nic z tym nie zrobimy. Postaram się tutaj rozjaśnić w razie W, żeby faktycznie, o, może teraz będziecie widziały to lepiej. I powiem Wam szczerze, że tak... Ten sklep Nutridom się do mnie odezwał i ja bardzo chętnie stwierdziłam, że zobaczę, co oni mają w swojej ofercie, jak najbardziej pokażę Wam. Wiecie, że ja lubię odkrywać też takie inne sklepy, nie takie oblegane, tylko mniejsze, które mają bardzo ciekawy asortyment. I ten sklep internetowy ma swoją markę ogólnie i też posiadam tak jakby inne marki, tak? Czyli inne kosmetyki, innych marek też możecie kupić. Natomiast warto zwrócić uwagę szczególnie właśnie na tą kolorówkę, ja tutaj mam kolorówkę z tej marki, ponieważ to nie są drogie kosmetyki, dlatego to mnie bardzo przekonało do sprawdzenia tych kosmetyków właśnie z tej marki kolorowych. A druga sprawa to właśnie też tutaj mam kosmetyki tej firmy Melo i ja tą firmę jakiś czas temu odkryłam na Instagramie i miałam wielką ochotę sprawdzić te kosmetyki, przetestować, bo tak dosyć trafiają w moje gusta. Opakowania bardzo fajne, super składy, także stwierdziłam, że jak mam możliwość, to Wam to wszystko właśnie przetestuję. I właśnie oprócz cieni tej marki dostałam też do testowania tutaj podkład i ten podkład mam dzisiaj na twarz i ja ten makijaż schedziczny, ja ten podkład nakładałam 10 godzin temu, w tej chwili tylko go po prostu przypudrowałam z matowic, żebym się nie świeciła tutaj mocno, no ale to myślę, że większość z Was pudruje podkłady, ale nic go nie poprawiałam, także według mnie on się utrzymuje świetnie. I już Wam mówię, ja mam kolor tego podkładu, w ogóle na dole Wam podam kody rabatowe, jakbyście chciały, bo mam 10% rabatu, więc czemu nie skorzystajcie, ja też bardzo często szukam jakichś kodów rabatowych i ja w tej chwili mam kolor 01 Ivory i on dla mnie jest na ten moment idealny, pompka i w ogóle ceny tych kosmetyków dziewczyny, jak jeszcze do tego sobie weźmiecie te 10%, to naprawdę petarda, już Wam pokazuję, widzicie? To jest kolor. Konsystencja jest taka półgęsta i to, co ja już zauważyłam stosując ten podkład, o, zobaczcie, bardzo ładne krycie, ma naprawdę, ma bardzo ładne krycie, bardzo przyjemna konsystencja, natomiast powiem Wam dziewczyny szczerze, że on jak dla mnie najlepiej rozprowadza się dłońmi. Nie gąbeczki, żadne cudy na kiwi, że tak powiem, tylko faktycznie dłońmi, co myślę, że dla wielu z Was będzie dużym atutem. I on zostawia, widzicie, takie matowe wykończenie, ale takie jedwabiste, coś, no coś niesamowitego, że jak dotykacie tą skórę, to on tak jakby ją jeszcze odżywia, nawilża, że ta skóra nie jest taka, wiecie, matowa, taka jakby sucha w dotyku, tylko ona jest taka jak jedwab. Naprawdę cudowny efekt, bardzo ładnie to wygląda. Ja zawsze przypodrowuję dla utrwalenia i dla zmatowienia, ponieważ ja mam cerę mieszaną i tutaj to nie ma co ukrywać. Trzeba, każdy podkład matuje, wiecie, pudrem, więc to nie jest nic nowego. Ale podkład dziewczyny jest mega, to jest dokładnie podkład kryjący. I on tutaj powiedziałabym, że ma takie... średnie krycie. No średnie w kierunku już takiego mocniejszego, ale nadal gdzieś tam średnie, nie powiedziałabym, że taki mega, mega kryjący, co bardzo dobrze, bo na co dzień właśnie on się sprawdza rewelacyjnie. I przy tej cenie dziewczyny, tego podkładu, tego wykończenia i tego uczucia na skórze, tej jedwabistości, takiej miękkości, mega Wam ten podkład polecam, oczywiście linki będą na dole. I teraz cienie. I właśnie mam dwa cienie tej marki w kolorze Peach Beige i Shimmering Sun. 51 i 63, oczywiście linki, tak jak mówię, macie na dole. I mam do tego... pędzel. W ogóle zobaczcie, jakie opakowanie do pędzla dostajecie. Super to wygląda. Jak chcecie komuś na prezent na przykład kupić. Zobaczcie. Gdzie? Hopsa. I tu w środku macie pędzelek. Naprawdę powiem Wam, opakowanie mistrzowskie. Nie widziałam, żeby jakieś pędzle inne były tak pakowane. I to jest tego typu pędzelek, który ja bardzo lubię, jeżeli chodzi właśnie o aplikacje cieni takich bazowych, ponieważ takim płaskim pędzelkiem ja potrzebuję, tak jak widzicie, mam w tej chwili bazę nałożoną, bo będę nakładała te cienie na bazę, ale ja zawsze każde cienie nakładam na bazę, każde, u mnie bez tego ani róż. I właśnie takie pędzelki płaskie, języczkowe, zbite są dla mnie rewelacyjne, bo ja właśnie nimi uzyskuję duże krycie, a jak widzicie, moje powieki potrzebują tego krycia, potrzebują kryjącego cienia, ponieważ no mam je płytką naczynione, są zasinione, więc trzeba. Także najpierw nałożę, pokażę Wam, jak to w ogóle wygląda, żebyście widziały też może różnicę, jedno, drugie oko. I to jest właśnie ten numer 51, czyli ten beżowy, bazowy cień. I zobaczcie, nakładam go trochę na pędzel, tutaj go nie ma, a tu jest. Więc widzicie, tutaj pigmentacja tego cienia naprawdę jest świetna i to nie są drogie rzeczy. I zobaczcie, dziewczyny, hopsa. Myślę, że widzicie, jaki to jest pigment? I ja zazwyczaj mam pomalowane rzęsy tuszem, przepraszam, ale dopiero co wróciłam z pracy, a chciałam Wam ten film koniecznie dzisiaj nagrać. I tu sobie wszystko rozcieram elegancko. Widzicie, jak ten pędzel pięknie aplikuje i zobaczcie, jak od razu inaczej, świeżej wygląda ta strona, kiedy ja mam wyrównany kolor tej powieki. Ja zazwyczaj sobie dokładam po prostu, no bo ja tutaj naprawdę lubię, nie robię jakiegoś skomplikowanego makijażu na co dzień tego oka, więc lubię, jak ta powieka faktycznie jest wyrównana i dolną już tak samo też tutaj wyrównam.
Okej? No zobaczcie, jaka w ogóle, wiecie, różnica. Zaraz Wam pokażę na drugim oku. I będziemy to wykańczać tym drugim cieniem. O, zobaczcie. No, widzicie ten pigment? To jest naprawdę mega, mega napigmentowany cień. Cudowny. To jest taki cień, który według mnie każda z nas powinna mieć w kosmetyczce. Hopsa. I ten pędzelek jest bardzo milutki. I właśnie możecie sobie fajnie, bo on jest taki bardzo ładny kształt ma, jeżeli chcecie też nim sobie jakoś tam załamanie zaznaczyć. Do blendowania, no to wiadomo, nie jest już pędzel. Ale do zaznaczenia załamania, o, albo jak chcecie sobie fajnie tutaj wyczyścić łuk brwiowy, brew, to też będzie idealny pędzel tutaj, o, do wyczyszczenia tego wszystkiego jak najbardziej. I tak samo na dolną powiekę, on jest super, bo tu idealnie, jak widzicie, wchodzi, pyk i zrobione. Ups. No i zobaczcie, te oczy w ogóle wyglądają już zupełnie inaczej, ale zaraz Wam pokażę ten drugi cień, bo to jest tak piękny cień, to jest ten Shimmering Sand. To jest kolor, wiecie co, szampański bym powiedziała, po prostu. Szampański kolor z drobinkami, nie wiem czy Wy jesteście w stanie te drobinki wyłapać, ale jest przepiękny, naprawdę. On też spokojnie, jeżeli lubicie delikatniejsze rozświetlacze, to mógłby Wam służyć jako rozświetlacz. I kiedy ja właśnie wyrównam sobie całą powiekę, w ogóle on nałożony na mokro, wygląda przepięknie. Dobra, to teraz postaram się Wam pokazać na mokro. I jak już mam tutaj tą właśnie wodę kwiatową z tej firmy Melo, to sobie spsikam. Tak widzę. I zaraz nałożymy to na mokro. W ogóle, o, zobaczcie, bo teraz już to widać. To Wam pokażę, jak ta paczka przychodzi pięknie też zapakowana. Także tutaj wszystko jest super. No i to będzie piękne. Ale wiecie, to jest taki cień, który na mokro nakładany wygląda przepięknie, ale nadal macie taki, wiecie, dzienny efekt, nie jakiś imprezowy. Czy tu? Dobra, i zobaczcie. Hopsa. Mam nadzieję, że to widać. Czy Wy to widzicie w ogóle? No mam nadzieję, że widzicie, że tworzy się wtedy taki efekt satyny. To nie jest efekt metaliczny, od razu Wam to mówię, no ale na co dzień, no nie każdy może chodzić. Ja właśnie bardzo lubię, już sobie dorównam tą drugą powiekę też. Ja na przykład no, na co dzień z jakimś takim metalicznym efektem no raczej nie chodzę, bo to dziwnie wygląda, tak wiecie, od samego rana pracy, ale o, ten efekt, zobaczcie w ogóle jak to spojrzenie od razu ożywia się, wygląda, o, tutaj jeszcze sobie dolną powiekę zrobię, ożywia się to spojrzenie, mimo że na przykład jesteście zmęczone, gdzieś tam niewyspane, trochę Was może jakaś choroba bierze, no to wygląda bardzo ładnie, bardzo to po prostu odświeża spojrzenie, jak dla mnie prosty trik, a skuteczny. Dobra, także widzicie cienie, także cienie ja Wam mega polecam i ten podkład Wam mega polecam. I ja na pewno sobie przetestuję jeszcze więcej tych kosmetyków z tej strony, bo w ogóle ten asortyment marki Melo mnie bardzo interesuje. I właśnie przez to, że będę się w to Melo zagłębiała, zaraz Wam o tych kosmetykach tego Melo opowiem, to jeszcze na pewno więcej i cień, więcej na pewno kosmetyków gdzieś u kogoś, nie wiem czy u Loli, widziałam kredkę do brwi, która mnie bardzo, bardzo kusi, bardzo mnie zainteresowała. Także są to kosmetyki naprawdę, dziewczyny, godne polecenia, nie są drogie, a te cienie naprawdę spróbujcie, bo są fajne. A mówię, szczególnie nie wiem, czy wy to zobaczycie. Nakładane na mokro naprawdę wyglądają super. I teraz a propos tych dwóch kosmetyków pielęgnacyjnych, które miałam okazję testować. Tak jak Wam mówię, to jest marka, która mnie bardzo kusiła już od dłuższego czasu. Miałam okazję, więc chętnie sobie przetestowałam właśnie. Jest masa maseczek, są tam maseczki właśnie, peelingi, ojejku, peeling enzymatyczny, który mnie bardzo korci. Naprawdę na stronie Nutridom macie tam bardzo, bardzo dużo tych kosmetyków i to nie są drogie kosmetyki. To jest kolejny plus, że to są naprawdę za super ceny, bo to są naprawdę świetne ceny. Możecie mieć naprawdę fajne kosmetyki z fajnymi składami, do tego pamiętajcie, że w razie, wo macie te 10% rabatu ode mnie. Możecie sobie skorzystać, nie musicie z tego rabatu, to nie o to chodzi, ale jak mam taką możliwość dla Was po prostu, no to czemu nie? I pierwszy to jest Melo nawilżający hydrolat z kwiatów gorzkiej pomarańczy i to jest 97% składników pochodzenia naturalnego i ogólnie hydrolat z kwiatów gorzkiej pomarańczy jest idealnym, jednym z lepszych tak naprawdę, hydrolatów dla cer mieszanych, tłustych, problematycznych, także to jest perełeczka, coś co, jeżeli macie taką cerę, to będzie dla Was idealne. On akurat delikatnie pachnie tą gorzką pomarańczą, ale ten zapach jest i tak nadal przepiękny. Co tu więcej chcieć? Hydrolat, którym możecie właśnie tonizować sobie skórę, który możecie dodawać do maseczek, psikać w ciągu dnia, tak naprawdę wielorakie zastosowanie. Hydrolaty od kilku lat non-stop goszczą w łazience. Widujecie je bardzo często na moim kanale, także jeżeli chodzi o hydrolat, to nic nowego. Natomiast ten Wam bardzo polecam, bo jest dobry, bardzo dobrze się sprawdza, robi to, co ma robić, pięknie pachnie i do tego ma całkiem, i do tego ma fajną cenę, naprawdę.
A druga rzecz, na której może troszeczkę dłużej się tutaj skupię, to jest normalizujący krem do cery problematycznym z olejem z czarnuszki. Zobaczcie, proste opakowania, nie żadne przekombinowania. Składy tutaj też są fajne. I co? Zobaczcie, ile ja zużyłam tego kremu. Naprawdę zużycie jest spore, bo ten krem... Aha, i będzie pachniał czarnuszką. Jeżeli wiecie, jak pachnie czarnuszka, to tak, w tym kremie nuta czarnuszki jest wyczuwalna. Natomiast dziewczyny, to nie jest tak, jakbyście miały olejek z czarnuszki czy tamanu, bo to dla mnie pachnie podobnie. To nie jest aż tak agresywny zapach. To jest taki zapach... Trochę czuć tą czarnuszkę, ale on tu chyba miał jakieś tymia, jakieś tu były zioła jeszcze, wiecie? I właśnie te zioła, właśnie olejek z lawendy tu był. Jest tutaj też aloes, masło shea. Gdzieś mi się tymianek wcześniej rzucił, ale może coś mylę, ale tak właśnie ta lawenda trochę z tą czarnuszką powodują, że naprawdę ten zapach jest bardzo do przejścia. On ani nie jest czarnuszkowy, ani lawendowy, więc się tutaj nie bójcie. Konsystencja, już Wam pokazuję, bo to też jest bardzo fajny krem. Zobaczcie, hopsa. I już praktycznie jest, widzicie, wchłonięty. Coś, co osoby z cerą tłustą mieszaną zrozumieją, bo im mniej się lepiej im mniej się tłuści, tym dla nas lepiej. Ten krem się bardzo szybko wchłania, nie zostawia tłustej warstwy, ale właśnie bardzo dobrze nawilża, więc tutaj macie działanie właśnie i na te wszystkie problemy, typu właśnie jakieś niedoskonałości, ogólnie ta cera tłusta, ale do tego już też dodatkowo macie nawilżenie, czyli macie cały krem tak naprawdę, możecie go stosować na dzień i na noc, bo ten krem sprawdziłam pod makijaż i ten krem się u mnie rewelacyjnie sprawdza pod makijaż, bo tak jak Wam mówię, on właśnie nie wytłuszcza tej skóry, skóra po nim się nie świeci jakoś, wiecie, nie wiadomo jak, nie jest tłusta, nie przytłuszcza się bardziej w ciągu dnia, wręcz przeciwnie, to wydzielanie łoju przez gruczoły jest tutaj normalizowane, ta skóra się właśnie bardzo fajnie normalizuje, także mega Wam ten krem polecam, bo powiem Wam szczerze, że to było takie, tak niepozornie, znaczy patrząc po składzie wiedziałam, że to będzie pewnie coś fajnego, naprawdę dziewczyny, warto za tą cenę, jeżeli tylko macie taką cerę mieszaną, lubiącą się pozanieczyszczać, gdzie Wam jakieś zaskórniki wyskakują, czasami jakieś niedoskonałości się u Was pojawiają, a szukacie czegoś, co będzie walczyło jednocześnie z tym, a jednocześnie będzie też Wam nawilżało optymalnie skórę, to sięgajcie po to, bo te opakowania są takie urocze, takie małe, płaskie, a tutaj jest chyba 50 ml, no 50 ml, widzicie, takie niepozorne, naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa, super konsystencja, fajny skład, czego chcieć więcej? Także ja na pewno z tej marki i z Melo, i z tej marki Nutridom na pewno po więcej kosmetyków będę sięgała, bo to jest coś, co warto sobie sprawdzić. No, naprawdę super. Dajcie znać, czy Wam się te opakowania podobają, bo mnie naprawdę mega. No, także jeszcze Wam pokażę te cienie. Cienie naprawdę, dziewczyny. I ten podkład. Super jest. Naprawdę mega. Także na pewno zobaczcie to jeszcze w ulubieńcach, bo kosmetyki u mnie się sprawdzają. Testuję je już od dłuższego czasu, ale tak w końcu się zebrałam, żeby Wam nagrać po prostu ten film i Wam go opublikować. Także dajcie znać, czy się na coś skusicie, czy Wam się coś podoba, czy te cienie Wam wpadły w oko, bo to są, wiecie, takie może nie jakieś hiper ekstra, coś wyjątkowego, jeżeli wiecie, jakaś rewolucja i tak dalej, ale to jest rzecz, którą każda z nas ma bądź powinna mieć w kosmetyczce. Bazowy, beżowy cień i coś, co rozświetli Wasze spojrzenie takie na co dzień. Nie na jakieś imprezy, nie jakieś tam, wiecie, nie wiadomo jakie błyskotki, tylko właśnie coś na co dzień, co będzie Wam użytkowego, a przy okazji pięknie Wam rozświetli to spojrzenie, że będziecie wyglądały, wiecie, tak no ładnie, ale nie jakieś takie, wiecie, przesadzony ten efekt. Także no, dla mnie ostatnio wygrywa i ostatnio praktycznie tylko tym robię swój makijaż, rzęsy i jestem gotowa. Także jestem ciekawa, czy się na coś skusicie. Jeśli tak, to piszcie na dole.